Podpisywanie swoich list, znaczy elektroniczne włączanie się w obecności. Jest problem? Włączanie, chociaż po krakowsku włączanie. Wuja nie zasadzać. Teraz chyba nie wuja, to się języka, czy nie wiem. Panie i panowie, bardzo proszę o zajmowanie miejsc i wykorzystanie terminala do udziału w sprawdzeniu obecności. O! Nie działa? No to musicie. Jeżeli nie działa, to proszę zgłaszać służbom technicznym. Tu mamy problem, pani i panie. Proszę Państwa, bardzo proszę o udział w sprawdzeniu obecności, bo przy okazji testujemy, czy... U Pani Pani już poprawiło się, tak? Tak. Jeszcze potem Pan dzwoni i proszę mi się z tyłu. Pan stąd. Panie i panowie, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Jeszcze mamy techniczny dostęp, tak? No, to sprawdzi. Czy ktoś jeszcze z pań... A tu jeszcze pani Bawia. I pan Smok, tak? Dobra. Jeszcze... Nie działa? To jeszcze mamy problem u pana Smoka, zdaje, tak? Mamy, nie mamy. 43, wszyscy obecni. Tak. No tak, ale to można zrobić sztucznie, panowie. Jeszcze tu mamy problem. Dziękuję, proszę Państwa, z tego co widzę, wszyscy są obecni. Mamy dzisiaj 100% obecność. Bardzo proszę Państwa, radnych, nie radnych. Panie dyrektor Witkowicz też proszę, bo będzie świnka i kogoś jeszcze. Świnka jako księdza, tak. Serdecznie Państwa, bardzo proszę Państwa o wyciszenie rozmów. Rozpoczynamy sesję. Otwieram 61. zwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Serdecznie witam zastępców Pana Prezydenta, Pana Sekretarza, Pana Skarbnika, nie widzę, ale wszystkich innych ukażeń. Witam także wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Proszę Państwa, informuję, że stenogram protokół z 59. sesji, to jest posiedzenie 24 października, jest ogrodu w Kancelarii Rady pokój 201. Czy do protokołu sesji 58, to jest 10 października, są uwagi. Szanowni Państwo, czy mogę prosić o spokój? Czy mogę biuro także prosić o spokój? Czy mogę...
kogoś stającego tyłem drogi. Chyba też mój przewodniczący klubu. Tak z tyłu to nie widać. Dziękuję. Proszę Państwa, czy są uwagi do protokołu z 10 października? Nie widzę. Protokół zostanie podpisany. Szanowni Państwo, przypominam o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają zgłosić oraz obowiązku doręczenia tekstu interpelacji na piśmie. Szanowni Państwo, kilka uwag informacyjnych, a potem goście, które dzisiaj mamy. Po pierwsze, proszę Państwa, przypominam, że 24 listopada, przez najbliższą sobotę, o godzinie 17 w Muzeum Sztuki Techniki Japońskiej Manga pod patronatem Rady Miasta Krakowa odbędzie się akcja charytatywna na rzecz dzieci specjalnych z Polski zorganizowana przez Stowarzyszenie Wielkie Serce. Zachęcam Państwa do udziału w tej akcji. Po drugie, informuję Państwa, że do przewodniczącego wpłynęły pisma. Po pierwsze, pismo od prezesa Rady Ministrów 23 października informujące, że w związku z podjętą uchwałą z dnia 27 czerwca w sprawie projektu zmiany statutu przedłożony projekt statutu nie można uznać za uzgodniony z prezesem Rady Ministrów w trybie stosownej ustawy. Po drugie, Wydział Geodezji, pismo stosowne, przesyła w załączeniu spis inwentaryzacyjny z wyłożeń 379 i 380 w celu przedstawienia do wglądu Rady Miasta Krakowa. Po trzecie, informuję Państwa, że otrzymaliśmy zawiadomienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie o terminie do sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie połączonych wniosków Rady Stowarzyszenia Miasta Królewskiego Warszawa oraz Rady Miasta Krakowa na dzień 4 grudnia, to jest wtorek, godzina 9, duża sala rozpraw w Trybunale Konstytucyjnym dotyczy uchwały Rady Miasta z 28 czerwca 2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Informuję Państwa także w sprawie skarg, iż od ostatniej sesji z dnia 7 listopada wpłynęło 6 skarg. Skargi będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej, która zadecyduje o sposobie dalszego procedowania. Proszę Państwa, zanim ustalimy porządek obrad, mamy jeszcze kilka informacji. Po pierwsze, chciałem poinformować, że dziś o godzinie 12.30, z tego co pamiętam, w sali 303, odbędzie się połączone spotkanie dwóch komisji, Komisji Zdrowia Rady Miasta Krakowa i Komisji Zdrowia Sejmiku Wojewódzkiego. W związku z tym będę prosił o robienie, wtedy ogłosimy co najmniej półgodzinną przerwę, być może godzinną. Wtedy poproszę ewentualnie inne osoby, czy inne podmioty o zgłaszanie czy to posiedzeń komisji, czy to innych jakby spraw, posiedzeń klubów, bo to będzie najlepszy czas. Czyli o godzinie 12.30 też będę prosił prowadzącego Pana Przewodniczącego o ogłoszenie co najmniej pół godziny przerwy, żeby ta sprawa mogła być formalnie zrobiona i witamy kolegów radnych Sejmiku Wojewódzkiego. Po drugie, chciałem poinformować, że w trakcie interpelacji zaproszę do sali przewodniczących klubów oraz przewodniczącego Komisji Budżetowej oraz Pana Prezydenta i Panią Dyrektor Okarmus w celu do uzgodnienia sprawy harmonogramu rozpatrywania budżetu w związku z koniecznością zmiany tej uchwały. I chciałbym, żeby wszyscy szefowie klubów się zapoznali z tym i żeby w dniu dzisiejszym radni niezależni wydelegują swojego przedstawiciela. I żeby po tym spotkaniu odbyły się konsultacje w klubach, żeby w drugiej części dzisiejszej sesji mógł tą uchwałę wprowadzić do zastąpienia od udziału czytania. To tyle, jeśli chodzi o komunikaty organizacyjne. Teraz poproszę Pana Bogdana Gonsala, pełnomocnika prezydenta miasta Krakowa do spraw osób niepełnosprawnych. Bardzo proszę Pana pełnomocnika o zabranie głosu. A potem będą sprawy dotyczące porządku obrad. Poprosimy taki ręczny mikrofon. Masz, bardzo prosimy Pana Prezydenta. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Panie Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Dostałem możliwość 10 minut po
komentarza do wydawnictwa, które przeciwko trafiło w ręce państwa radnych, mam na myśli konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Półtora miesiąca temu prezydent Komorowski ratyfikował tę konwencję. Wtedy też przez media i prasę przewinął się szereg informacji na temat tej konwencji. Niemniej jednak powiem szczerze, że w mojej ocenie te informacje były na tyle powierzchowne, że jak potem też rozmawiałem z różnymi ludźmi z branży, że tak powiem, że oraz moimi przyjaciółmi, to dopytywali mnie, co to jest warunkiem, po co ten dokument został przez Polskę przyjęty i co w związku z tym dokumentem będzie miał miejsce, co on robi. To jest tak, że konwencja jest przede wszystkim umową międzynarodową i fakt podpisania przez Polskę tej konwencji rodzi zobowiązanie, że w politykach realizowanych przez Polskę oraz uregulowania zapisy konwencji muszą być brane pod uwagę. Konwencja nie daje prawa, które jest gotowe do zastosowania. Konwencja bardziej tworzy ludzi. I teraz dla nas do czego to jest potrzebne? Tutaj mówię o władzy samorządowej. W tej sali tworzymy prawo, nasze prawo lokalne i podejmowane są decyzje. I jestem przekonany, że ten nowy oręż da nam możliwość podejmowania tych decyzji w taki sposób, że jeszcze trafi potrzeby osób niepełnosprawnych, na czym jeszcze będą brane pod uwagę. W tej broszurze jest informacja, że została wydrukowana ona ze środków peronowskich, ale inicjatywa związana z drukiem jest po stronie organizacji pozarządowej. Jest z nami pani Joanna Gebel i pan Marek Wójcicki z Fundacji Aktywnej Pamiętacji. Bardzo on za to podziękuję. Tym Państwu chciałem powiedzieć, bo wielka prośba do Państwa, żeby traktować to jako rodzaj też ściągaczy. Patrząc na zapisy, które odnoszą się do różnych obszarów życia społecznego, można to odnieść do tego, czym na co dzień tutaj zajmujemy się, wspólnie tworząc nasze lokalne prawa. Tyle ode mnie jeszcze słowo. Dzisiaj jest ważny dzień, proszę Państwa. Jest Dzień Pracownika Socjalnego. Kraków jest miastem, które spośród dużych metropolii ma największy odsetek niepełnosprawnych mieszkańców. Ci mieszkańcy w dużej mierze są objęci jako pomocy społecznej. Dlatego... Panie prowadziłem, bliżej mikrofonu, bo nie słyszeliśmy. Tak, bardzo wszystkim pracownikom... I też prośba do Państwa o nieprzeszkadzanie. Słychać taki posłów. Dziękujemy bardzo panu osobom przychodni i no, mamy nadzieję, że... Często będziemy się widywać tutaj na sali z różnymi ciekawymi, ważnymi informacjami. Szanowni Państwo, jeszcze w sprawie organizacyjnej pan radny Kabranek, bardzo proszę, przewodniczący Komisji Budżetowej. I potem sprawa porządku. Szanowny panie przewodniczący, szanowna pani prezydent, szanowni państwo. Wychodząc naprzeciw informacji pana przewodniczącego przed chwili o terminie, możliwym terminie zwołania komisji, zwołuję komisję budżetową na godzinę 12.30 w trybie nadzwyczajnym w celu zaopiniowania druku nr 1029. Proszę wszystkich państwa o obecność. Dziękuję. Dziękuję. To jakby w sprawach organizacyjnych. Szanowni państwo, teraz przystąpimy do ustalenia porządku obrad. Szanowni Państwo, porządek obrad 61. sesji Rady został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 16 listopada 2012. Informuję Państwa Rady, że w stosownym trybie ustawy o samorządzie gminy do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał Prezydenta Miasta według druku 1028 zmiany w budżecie na rok 2012 dotyczy zmniejszenia oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w stosownych działach. 1029 zmiany w budżecie na rok 2012 dotyczy zmian planu wydatków w stosownych działach. 1030 zmiany w budżecie na rok 2012 dotyczy zmian w planie wydatków w działach 750 oraz w planie wydatków w działach stosownych, zadania priorytetowe dzielnic oraz 1031 zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012
dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale. Szanowni Państwo, to tyle jeśli chodzi o zgłoszenia w trybie prezydenckim. Informuję także, że na wniosek klubu radnych PiS zostały wycofane z dalszego procedowania projekty według druku 1022 i 1023-R. Czy prezydent komisja lub grupa 5 radnych chciałaby zgłosić propozycję zmian w porządku obrad w trybie przewidzianym przez statut miasta Krakowa? Pan Jaśkowiec, pan Węgrzyn. Przepraszam, najpierw w imieniu prezydenta. Bardzo proszę. Tak, bardzo proszę. Potem pan Jaśkowiec, pan Węgrzyn i pan Wojciechowiec. Szanowni Państwo, zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa małopolskiego na realizację zadania pod nazwą wykonanie nawierzchni asfaltowej na korowie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Krakowie od kilometra 4 do 7 w prostszym urzędzie, to jest 1035. To jest niezbędna liczba podpisów radnych. 1035. Tak, i ten wniosek także wstępnie sygnalizuje, obejmuje także wniosek o odstąpienie od drugiego czytania. Ja to uzasadnię może w dwóch zdaniach. Ta inwestycja, to znaczy modernizacja tego wału przeciwpowodziowego, jest w trakcie realizacji. Inwestorem jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Natomiast w ramach finansowania ze środków budżetu państwa nie jest przewidziane zrealizowanie tej właśnie nawierzchni asfaltowej na korowie wału w celu zapewnienia ciągłości tego całego rozwiązania tzw. ścieżki rowerowej na korowie wału. Ta pomoc jest udzielana z budżetu miasta, co zapewni kompleksowe zrealizowanie tego zadania jeszcze w tym roku. Dziękuję. 1035. Za chwilę będziemy wprowadzali. Bardzo proszę pan radny Jaśkowiec. Panie prezydencie, szanowni państwo, w imieniu grupy radnych chciałbym prosić o wprowadzenie druku 1039-R. Jest to rezolucja w sprawie zmiany postanowień artykułu 13b dotyczących zasad ustalania wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Bardzo proszę pan radny Węgrzyn, tak? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, w imieniu grupy radnych wnoszę o wprowadzenie rezolucji według druku 1040-R. Jest to rezolucja w sprawie zmiany statusu formalnego dotacji do żłobków. Bardzo proszę. To jest 1040. Proszę bardzo, pan radny Górnik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad odstąpienie od punktu 14-dniowego terminu doręczenia projektu uchwały w sprawie delegowania radnych miasta Krakowa do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powoływanej przez prezydenta miasta Krakowa. Projekt Komisji Praworządności, druk 1027. 1027 w sprawie delegowania. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Nie widzę, ja tylko poinformuję, że po zebraniu opinii prawnej będą wprowadzane dwa projekty uchwał. Jedne dotyczące wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Reinteresacyjnej na wniosek komisji, która jest komisją rady, ale tam tylko paru radnych uczestniczy. Wiceprzewodniczący będzie powoływany pan radny Kosioł. I to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, po uzgodnieniach międzyklubowych też wprowadzę drugiej części rady w dniu dzisiejszym z zastąpieniem drugiego czytania i tak dalej. Projekt w sprawie zmiany uchwały o trybie i harmonogramie pracy nad budżetem, ponieważ musimy to dzisiaj zmienić. Ale to będą rzeczy w trakcie sesji prowadzone. Proszę państwa, mamy w związku z tym cztery wnioski. Po pierwsze, wniosek pana prezydenta o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały według druku nr 1035 w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu małopolskiemu na pracę przy przebudowie wałów powodziowych. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 37 za, brak przeciwny, brak wstrzymujący się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Kolejny wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji według druku 1039-R w sprawie zmiany zasad parkowania, można tak powiedzieć, bo tak bardziej jest, w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 21 marca 1989 roku o drogach publicznych w zakresie zmiany postanowień stosownych artykułów. W tej sprawie głos za, głos przeciw. Nie widzę, głosujemy. Przepraszam panem, jeżeli nie ma takiego czegoś, tylko pan się zgłasza, głos za, głos przeciw. Tylko tak. Ja się to chciałem zapytać, od kiedy był ustawy zmieniony. Jeszcze raz przeczytam, bo może to nie zostało zrozumiane. Jest wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji według druku 1039-R w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych w zakresie zmian postanowień stosownych artykułów. W takich sprawach takie rezolucje były przez Radę wielokrotnie przegłosowywane. Stąd ten głos traktuję jako głos ani za, ani przeciw, tylko niezrozumienie. Proszę Państwa, czy głos za, głos przeciw jest jeszcze? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę bardzo, wynik. Głosowaliśmy. 29 za. Jedna przeciw, 3 osoby wstrzymały się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku. Kolejna sprawa, wniosek kolejnej grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji według druku 1040-R w sprawie zmiany statusu dotacji do żłobków, mówiąc w skrócie. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Pan radny, bardzo proszę, Glaski, z głosem za. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, jest to rezolucja, która ma na celu spowodowanie zmian ustawowych, zmian w ustawie o opiece nad dzieckiem do lat 3, tak aby nie było różnego traktowania różnych żłobków. Mam nadzieję, że ta rezolucja, proszę Państwa, zostanie przyjęta i odniesie pozytywny skutek. No oczywiście myślę, że w przyszłej dyskusji będą inne niuanse dotyczące finansowania żłobków przez gminę i tego, że w projekcie budżetu 2013 środków pan prezydent nie zabezpieczył. Natomiast myślę, że Państwo uzyskaliście, otrzymaliście takie pisma, petycje od różnych żłobków niepublicznych. Ja może tylko przytoczę, jakie to są wdzięczne nazwy z tych żłobków, które ja otrzymałem. Czyli tak, mamy żłobek junior, tęczowe misie, kubuś i przyjaciele, małe aniołki, malutkie tutkusiowo, bajka, mali geniusze, akademia helpów i chotek, uśmiechnięty domek i baraniczek. Bardzo proszę o głos. Rozumiem, że te nazwy nas na pewno pozytywnie zmotywowały do głosowania, ale czy głos przeciw? Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Czy ktoś się jeszcze wstrzymał? Nie widzę. Bardzo proszę. Zamykamy głosowanie. Proszę wynik. 37 za, brak przeciwny, jedna wstrzymująca się, jedna nie biorąca udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że ona wprowadziła ten punkt do porządku. Kolejna sprawa dotyczy projektu uchwały Komisji Praworządności według druku nr 1027 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi o wprowadzenie. Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykamy, proszę.
Głosowaliśmy 31 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. W ten sposób wprowadziliśmy wszystkie, ustaliliśmy porządek obrad. Proszę Państwa, w takiej sytuacji bardzo proszę Pana Przewodniczącego Kilka o zamienienie mnie. Tutaj Pan Przewodniczący Kilk, bardzo proszę. Natomiast ja zapraszam Przewodniczących Klubów i Przewodniczącego Komisji Budżetowej oraz Panią Dyrektor Karmus i Pana Prezydenta na spotkanie w celu przekonsultowania terminarza prac na budżet. Dziękuję bardzo. Interpelacje. Bardzo proszę, pan Mirosław Gilacki. Panie Przewodniczący, Wysoki Szanowni Państwo, mam kilka spraw, może zawsze zacznę od spraw dotyczących tak zwanej małej restrukturyzacji. Wpłynęło do niewiele wniosków i sygnałów z różnych osiedli, z różnych miejsc w Krakowie o ponowną analizę wprowadzonej restrukturyzacji. Jak rozumiem, jest jeszcze czas, aby dokonać niezbędnych zmian w kontekście budżetu. Tutaj jako załącznik mam kilkanaście spis dotyczących różnych wniosków, m.in. autobusu 156, ewentualnie autobusu 412 w rejonie Tyniec, Dębniki, Kostrze, Wozu, Kostrze, Stopniki, Krychowice. Także to jest pierwsza rzecz. Panie radny, ja na chwileczkę. Państwo radni, bo świnka czeka. Szanowni Państwo, to są ważne interpelacje. Proszę posłuchać. Także pierwsza sprawa, jak już wspomniałem, dotyczy ogólnie analizy całościowej wszystkich wniosków, skarg i uwag mieszkańców dotyczących tak zwanej małej restrukturyzacji. Druga sprawa wraca z osiedla Ruczaj, gdzie mieszkańcy domagają się z ulicy Krotorowskiego przejścia, który już zgłaszali, przejścia do przystanku autobusowego, do przystanku tramwajowego i autobusowego nowej linii. Wcześniej podczas prac budowlanych takie przejście istniało, teraz mieszkańcy są zmuszeni przechodzić kilkaset metrów do kilometra dalej, taka wnioskują, aby jednak to przejście przywrócić ten skrót. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, interpelowałem już w tej sprawie poprzednio, ale realizacji się nie doczekałem. Nie doczekałem się realizacji tego postulatu. Mianowicie sprawa dotyczy takich zniszczonej nawierzchni, mult na potoku, na mostu, na potoku Pechowickim, na łuku drogi przy ulicy Stopnickiej, gdzie jest to teren bardzo takowy nieczęszczony, gdyż w okolicach tego mostu znajduje się pętla autobusu, szkoła, przedszkole, oczywiście kiosk, sklep. Natomiast lewa jezdnia jest pofałdowana. Ja otrzymałem informację, że prawdopodobnie to są jakieś wody od potoku, albo ktoś nielegalnie antenny odprowadza do tego potoku ścieki. No, niemniej jednak teraz jest okres jesienno-zimowy. Wnioskuję o to, aby jednak prezydent znalazł jakieś środki i tą sprawę rozwiązał, gdyż no, nie chciałbym, aby dopiero podejść do jakiejś tragedii na tym odcinku drogi, tak jak widziałem na łuku drogi, na potoku, gdzie często jest ślisko, ostatnio to ta część jest tylko ogrodzona, jest to bardzo niebezpieczne miejsce i ponownie wnioskuję o realizację tego zadania. Kolejna sprawa to dotyczy stopielni zwłok. Mam tutaj 10 pytań, ale może i nie będę czytał i może ostatnia rzecz, która generalnie dotyczy odpowiedzi na interpelację. Wielokrotnie pan prezydent odpowiadał na interpelację, informując radnych o korespondencji wewnętrznej urzędu. Ja rozumiem, że radni pytają. Pan prezydent, który odpowiada w imieniu Gminy Miejskiej Kraków i w imieniu urzędników, nie może pisać, że jeden wiedział wysłał pismo do drugiego i co się będzie z tym dalej działo. Albo na przykład, że wniosek do budżetu złożył Zarząd Infrastruktury Komunalnej i nie wie, czy to będzie realizowane. To kto ma iść? Pan prezydent 15 listopada złożył projekt budżetu i to pan prezydent odpowiada na zewnątrz, skłamie się w tym przypadku radnemu.
no to jak pan prezydent może pisać, że sobie jeden wydział poszedł do drugiego i nie odpowiada na pytanie? Takich kwiatków jest więcej, to akurat posługują się interpelacją przy ulicy dotyczącej ulicy Rodzinnej w Krakowie osiedlu Bozów. Kolejna sprawa, że ZIKiP wystąpił z odpowiednimi wnioskami na ujęcie w budżecie. No to kto ma ten budżet, kto ma mówić w budżecie, jak nie pan prezydent w projekcie budżetu na 15 listopada? To, że sobie ZIKiP czy inny wydział wnioskuje do budżetu, to jest wewnętrzna sprawa Urzędu Miasta. Natomiast ja oczekuję informacji całościowej od prezydenta, który mnie informuje, czy włączy ten projekt do budżetu, jeśli nie, to dlaczego, kiedy będą środki. A nie informuje mnie o wewnętrznych sprawach urzędowych, odpowiedzi na interpelacje, na konkretne inwestycje. Kolejna sprawa też dotyczy ścieżki rowerowej w Pychowicach. Również pan prezydent pisze, że ZIKiP złożył wniosek do budżetu i to zadanie będzie wprowadzone w zależności, czy będzie wprowadzone do budżetu, co oczywiście powinien ewentualnie zrobić pan prezydent, i wysokości środków przyznanych przez ZAP. Jeśli się orientuje pan prezydent, przedstawia projekt budżetu, wtedy środki rezerwuje. Nie odpisuje, że czy zostaną przyznane środki, czy nie, bo to on de facto przyznaje środki, przedkładając projekt budżetu. Więc te wszystkie odpowiedzi są dosyć kuriozalne. Informują nie o tych rzeczach, o które radni pytają, tylko informują o przypływie korespondencji wewnętrznej w Urzędzie Miasta Krakowa i dlatego prosimy o odpowiedź w następnych interpelacjach na temat, a nie na temat tego, jak wygląda korespondencja, kto składa wnioski i że będzie to wprowadzone do budżetu albo nie. No to pan prezydent może się poczuć, jak podpisywać, bo to on najlepiej powinien wiedzieć, czy on to wprowadza do budżetu, czy nie. Takich oczekuję odpowiedzi. Przekroczyłem już czas, także przepraszam i przedkładam te wszystkie interpelacje na piśmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pani Agata Petra. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Ja mam trzy interpelacje. Dwie pierwsze łączą się z ostatnią diagnozą szkół podstawowych, ponadwyższych szkół oraz ponadgimnazjalnych. I pierwsza z interpelacji brzmi następująco. Nałożenie obowiązku szkolnego na 5-latki spowodowało, że część z nich trafiła do szkoły wizerunek. Proszę o udzielenie mi informacji. Czy Wydział Edukacji prowadzi badania, diagnozy na temat warunków edukacji przedszkolnej w szkołach? Nie mówię o diagnozie ostatniej, która jest nieaktualna i podawana na stan wrzesień 2011, która absolutnie nie uwzględnia takich czynników. Jaka jest liczba 5-latków w oddziałach klasy 0 w szkołach? Jakie warunki wyżywienia proponuje się dzieciom w oddziałach przedszkolnych w szkołach? Jaka jest liczba posiłków? Dlaczego godziny bezpłatne przemieszane są z płatnymi? Nadal nie otrzymałam informacji, a pytam trzeci raz o to. Jakie warunki zapewniają świetlice szkolne dla dzieci 5- i 6-letnich? I ze świetlicą szkolną jest związana druga moja interpelacja, ponieważ na podstawie wspomnianej przeze mnie diagnozy wynika, że najlepiej są obudowane szkoły, gdzie na metr kwadratowy przydzielono 6-8 dzieci. Nawet, proszę Państwa, przepisy przedszkolne mówią o tym, że na trójkę czy piąte dzieci liczy się 16 metrów kwadratowych, a na każde przypadające dziecko kolejne 2 metry kwadratowe. W związku z tym proszę odpowiedź, dlaczego w szkołach przekraczane są tak drastycznie normy? W jaki sposób przeliczana jest powierzchnia pomieszczenia świetlicy dla dzieci w wieku 5 i 6 lat? Jeszcze jedna taka dygresja. Ja jeszcze ostatnio, półtorej roku temu, miałam przyjemność prowadzić zajęcia w niepublicznym ośrodku doskonalenia nauczycieli właśnie z zakresu prowadzenia świetlic szkolnych. I między innymi przez te kursy przyszła spora liczba nauczycieli i wychowawców. I co się okazało? Między innymi nauczyciele wtedy skarżyli się na przekraczającą liczbę dzieci w tych pomieszczeniach. Nie mówiąc o programie merytorycznym, i dlatego też twierdzę, że w wielu szkołach niestety świetlice szkolne stały się przechowalnią dla naszych dzieci. W momencie, kiedy słabo dotowane są jeszcze zajęcia zalekcyjne, niestety te wskaźniki nie są imponujące. Od momentu prowadzenia godzin karcianych ta sytuacja jeszcze się zmieniła, a w momencie, kiedy każdy nauczyciel praktycznie może pełnić taką funkcję wychowawcy świetlicy szkolnej, te warunki uległy pogorszeniu. Dlatego zwracam się z zapytaniem do pana prezydenta. I trzecia interpelacja dotyczy już prywatnej sprawy pana Krzysztofa. Nazwisko jest tutaj już podane w interpelacji. Proszę o podjęcie interwencji i pomoc w skutecznym rozwiązaniu sprawy.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pani Małgorzata Janek. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja mam jedną interpelację. Chciałam się zapytać o mechanizm, jaki funkcjonuje w przypadku umieszczania naszej interpelacji w biuletynie informacji publicznej, czyli na tzw. BIK-ie, ponieważ wiele interpelacji moich, które zgłaszam, po prostu się na tym BIK-ie nie znajduje i chciałabym wiedzieć, jaki jest mechanizm, czy nie daj Panie Boże, występuje to jakakolwiek cenzura, która mówi, że w pewnych tylko warunkach interpelacje mają prawo być umieszczane, w innych nie. Jestem bardzo tym zainteresowana, ponieważ no, w wielu środowiskach mówię o tym, że poruszę ich sprawę i później ja jestem mało wiarygodna, ponieważ moje interpelacje się na BIK-ie nie znajdują. Chciałabym się zapytać, jaki jest mechanizm i to jest taka droga, która wiecie od momentu naszego składania, uzyskania odpowiedzi, bo już mówię o tej interpelacji, która uzyskała odpowiedzi pana prezydenta. W dalszym ciągu znikają gdzieś w przestrzeni. Chciałabym wiedzieć, jaki jest mechanizm. Dziękuję. Bardzo bym prosił pana. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Rafał Komarowicz do protokołu. Bardzo proszę pani Barbara. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, ja mam cztery interpelacje, tylko streszczę. Jedna jest w sprawie aktualnego wykazu szkół posiadających audyt energetyczny. Druga to prośba o wykaz placówek oświatowych, które nie posiadają kuchni wyremontowanych zgodnie z zasadami HACCP. No i jeszcze jedna może informacje. Proszę o wykaz lokali użytkowych, które w 2012 roku zostały wynajęte w wyniku kolejnego przetargu i uzyskały dużo niższe czynsze niż wcześniej były płacone w tych lokalach. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Włodzimierz Pietrz. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja mam jedną interpelację, ona dotyczy zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej Krakowa. Pierwsze pytanie dotyczy, czy jest możliwe powrotu linii numer 8 do poprzedniej trasy. To samo pytanie dotyczy linii 16. Trzecie pytanie dotyczy powrotu ewentualnie linii 19 do poprzedniej trasy. I przy okazji jest to pytanie, dlaczego Sławiernik w tej chwili tramwaje 19 i 10 podjeżdżają o tych samych porach co 20 minut. Kolejne pytanie jest o bezpośrednie połączenie ze Skoszowicami i Uzdrowiskiem i Dworcem Głównym. I pytania zbiorcze, które obejmują się z problemy całości zmian komunikacji miejskiej. Jakie wyraźne powtarzające się wnioski mieszkańców Krakowa pozyskane w trakcie zbierania ankiet zostały uwzględnione w nowych rozkładach jazdy, a jakie odrzucone? Jak po tych zmianach zmieni się średni czas przesiadki w porównaniu z okresem poprzednim? Czy po zmianach pojawiły się nowe kluczowe punkty przesiadkowe i jak wygląda infrastruktura kluczowych punktów przesiadkowych Krakowa? W szczególności zawaszenia, osłony boczne i ławki. Czy częstotliwość nowych rozkładów tramwajowych w obrębie drugiej obwodnicy ograniczą tramwajowe korki, które dotychczas występowały w godzinach szczytu? Czy w ramach obecnych rozkładów jazdy istnieją zagrożenia dla niedopuszczalnego przeciążenia taboru, czyli przekroczeń ilości pasażerów tramwajów w autobusach ponad dopuszczenia wynikające z innych dokumentów rejestrowych? Jakie są planowania w skali Krakowa i wielkości sumaryczne przewozów dla nowych rozkładów w porównaniu z dotychczasowymi, rozbiciu na autobusy i tramwaje, uwzględnieniem MPK i pozostałych przewoźników? I ostatnie pytanie, jakie są planowane dotychczasowe obłożenie do tych poszczególnych tras tramwajowych i ilością pasażerów? I to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Edward Korewski. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rada. Ja mam trzy interpelacje, pozwólcie Państwo, że streszczę króciutko. Pierwsza interpelacja dotyczy ponownie, jakby na moim dyżurze zgłosili się mieszkańcy osiedla Mogiwa Lesisko, dotyczący
remontu ulicy Klasztornej, ulicy Żaglowej do mostu Wanda na Wisie, jak również wykonania kanalizacji w tym odcinku. Dlaczego jest to po raz kolejny? Dlatego, że termin jakby prac minął zgodnie z zapisem w umowie społecznej w ramach budowy ZTTO. Termin mija do końca tego roku. Gdybym bardzo prosił pana prezydenta o podjęcie decyzji. Myślę, że jest czas na to, żeby wprowadzić jeszcze do planu wieloletniego. To jest jedna interpelacja. Druga interpelacja dotyczy Strugi Rusieckiej, też ponownie, ponieważ na pewnym odcinku Struga Rusiecka została udrożniona, ale na odcinku od ulicy Gołąskiej do wiaduktu kolejowego jest zniszczona od 2010 roku, nie ma obwałowań, jest po prostu zarośnięta i zanieczyszczona. No dobrze, że ten rok mamy akurat takie w miarę suchy i nie grozi nam to powodzią w 2010 roku, dlatego bym bardzo pana prezydenta prosił za to, co zostało zrobione. Chciałem serdecznie podziękować, bo faktycznie zostało zrobione dużo. Następna interpelacja dotyczy od 10 lat praktycznie toczy się sprawa budowy parkingu w osiedlu Centrum A. Rada Dzielnicy nie jest w stanie ze środków własnych sfinansować tej budowy, bo to jest kwota około 500 000 zł, dlatego zwracam się do pana prezydenta, żeby rozwiązać ten problem mieszkańcom. A mam nadzieję, że to będzie korzystne. I czwarta interpelacja, którą złożę za chwileczkę, ponieważ nie zdążyłem napisać, dotyczy przywrócenia tramwaju numer linii 15 na odcinku, na takim, jakim jeździła od Pleszowa do Cichego Kącika, ze względu na to, że była obłożona przez pasażerów bardzo mocno, dojeżdża dużo młodzieży z tych okolic, łączyła dwa końce miasta Krakowa, dlatego bardzo proszę z powrotem o przywrócenie. Nikogo nie stać na kilkukrotne przesiadanie się tym tramwajem, a bardzo dużo ludzi z tego korzystało. Dziękuję bardzo serdecznie, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Pan Paweł Ścigalski do protokołu. Bardzo proszę zabrać głosu pan Paweł Węczyn. Też pan Paweł Węczyn, też do protokołu. Pan Adam Kalika, bardzo proszę. Adam, też do protokołu. Też do protokołu. Pani Angelika Wojciechowska do protokołu, pani Zofii również do protokołu. Dziękuję bardzo. Koniec, jeśli chodzi o interpelacje. Odpowiedzi na interpelacje grupy radnych. Czy jest pan sekretarz? Nie ma. Bardzo proszę w imieniu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, o już jest. Bo ja nie mam danych, Pan Sekretarz właśnie jest to przedstawiciel. Bardzo proszę Pana Sekretarza o zabranie głosu. Pozostałych terminów chyba 28 listopada. Dziękuję. Dziękuję bardzo.